Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat trasy Via Carpatia. Mam dla Was wiele ciekawych i nowych informacji, które mam nadzieję, że Was zainteresują. Z wielu źródeł można wyczytać, że Karpatka, czyli maszyna drążąca tunel w ciągu drogi Rzeszów Południe-Babica, czeka na start. Wiele pracy odbywa się też w ciągu trasy Malewice-Chlebczyn. Przypomnijmy jeszcze, że trasa Via Carpatia połączyć ma północ z południem Europy, tworząc międzynarodowy szlak transportowy, który w przyszłości może znacząco wspomóc rozwój środkowo-wschodniej Europy. Jak wygląda aktualny przebieg prac oraz co może dać Polsce trasa Via Carpatia? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Karpatka czeka na start. Ten tunel to wyzwanie. Fliż karpacki i metan w jednym. Autorstwa pani Anny Dziedzic. Oraz artykuł na stronie portalsamorządowy.pl pod tytułem To będzie najbardziej spektakularna droga w Polsce. Kierowcy pojadą 120 metrów nad ziemią. Autor artykułu nie podpisał się. Trasa Via Carpatia będzie przebiegać z południa na północ Europy. Jest to jedna z największych inwestycji drogowych w Europie. Wielu komentatorów twierdzi, że trasa może wspomóc rozwój Polski Wschodniej poprzez ożywienie lokalnej gospodarki we wschodnich województwach. Via Carpatia wraz z CPK, jeżeli zostanie zrealizowane, mogą stać się motorem napędowym polskiej gospodarki. Na początek przybliżę Państwu kilka najważniejszych faktów odnośnie Via Carpatii. Trasa będzie przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej Unii Europejskiej, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się poprzez porty Morza Czarnego ze szlakiem Europa-Kaukas-Azja. Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. Inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia powstała w 2006 roku. Szczegóły związane z trasą zostały ustalone 27 października 2006 roku w Łańcucie podczas zorganizowanej w tym celu międzynarodowej konferencji pod tytułem Jedna droga, cztery kraje z udziałem m.in. prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego oraz ministrów transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier. W październiku 2010 roku do inicjatywy Via Carpatia przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. Via Carpatia przebiegać ma wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej, z Kłajpedy przez Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn i dalej do Rumunii. W Rumunii szlak rozwidla się w kierunku portu morskiego Konstanca oraz w kierunku Świnoujścia, dalej przez Bułgarię do Sofii i portów greckich nad Morzem Egejskim w Salonikach. Długość Via Carpatii na terenie Polski wyniesie docelowo 770 km. Najdłuższa część Via Carpatii przebiegać ma przez terytorium Rumunii i wyniesie 1566 km. W Polsce odcinki Via Carpatii będą realizowane na terenie 5 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jednym z najważniejszych odcinków trasy Via Carpatia na terenie Polski jest fragment trasy S19 Rzeszów Południe-Babica, gdzie zostanie wydrążony tunel. Tunel będzie wydrążony na Podkarpaciu. Prace nad tunelem długo się nie rozpoczynały z powodu wykrycia metanu. Maszynę TBM, która wywierci tunel, trzeba było przeprojektować i dostosować do pracy w środowisku metanowym. Maszyna Karpatka będzie miała średnicę 15 i 16 metra. Jej masa całkowita to 4367 ton oraz ma zainstalowanych 471 narzędzi służących do wiercenia. TBM będzie drążyć na głębokości ponad 100 metrów, a jej maksymalny nacisk wynosi 31 700 ton. Prędkość wiercenia maszyny TBM wyniesie maksymalnie 65 mm na minutę. 11,5 dnia potrwa wydrążenie i zabezpieczenie prefabrykantami 100 metrów tunelu, a wykonanie kilometra zajmie około 4 miesięcy.
Tunel będzie mieć 2,3 km długości, a cały odcinek drogi S19 Rzeszów Południe - Babica to 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Poza tym powstaną 6 estakad, 2 wiadukty nad ekspresówką, 3 przejścia dla zwierząt, przejazd pod S19 i dwupoziomowy węzeł Babica. Cały odcinek trasy S19 ma być gotowy jesienią 2026 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,2 miliarda złotych. Budowa trwa także na innym odcinku drogi ekspresowej S19, tym razem bardziej na północy Polski. Chodzi o odcinek Maliwice-Chlebczyn. To najbardziej wysunięty na południe województwa podlaskiego fragment Via Carpatii, którego koniec będzie już w województwie mazowieckim. Nowa droga ominie od zachodu Siemiatycze, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta oraz przekroczy Dolinę Bugu estakadą o długości ponad 650 metrów. Zaplanowane są dwa węzły drogowe. Siemiatycze Północ, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą wojewódzką numer 690 oraz Siemiatycze Południe, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą krajową numer 62 w kierunku Drohiczyna i Sokoła Podlaskiego. Wybudowane zostaną 24 mosty, wiadukty i estakady. Podpisana została również umowa na realizację odcinka Lutcza do Maraz. Będzie on przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Chyb o długości około 990 metrów. Umowa została podpisana z firmą turecką i opiewa na kwotę ponad 1,4 miliarda złotych. Ciekawe wiadomości płyną również z odcinków Via Carpatii zlokalizowanych w innych państwach. Jako pierwszy kraj wszystkie odcinki trasy Via Carpatia ukończyły Węgry, a miało to miejsce już w 2021 roku. W Rumunii odcinek do Konstancy powinien zostać ukończony do 2027 roku, a cała trasa Via Carpatia na terenie Rumunii według planów zostanie oddana do 2030 roku. Słowacki odcinek Via Carpatii, droga ekspresowa R4, biegnąca przez regiony Preszowa oraz Koszyc, ma zostać połączona z polskim systemem dróg ekspresowych w Wyżnym Komarniku-Barwniku. Słowacy szacują, że budowa brakujących odcinków R4 będzie mogła rozpocząć się w 2026 roku. Liczą na zakończenie pracy do 2030 roku. Trasa Via Carpatia to ogromna inwestycja, która w przyszłości może znacząco przyczynić się do rozwoju Polski Wschodniej. I nie tylko. Trasa może rozszerzyć współpracę pomiędzy wieloma krajami w Europie. To powinno cieszyć, ponieważ Polska znajduje się w niemal samym centrum Via Carpatii. Na początku wspomniałem, że Via Carpatia może dobrze współgrać z CPK. Uważam tak dlatego, że do CPK może przelatywać wiele samolotów z kontynentu azjatyckiego. Via Carpatia może idealnie współgrać w transporcie różnego rodzaju towarów na północ i południe Europy, a to niewątpliwie może ogromnie napędzić gospodarkę. Nie można pominąć również tego, że zapewne powstaną nowe huby magazynowe czy lokalne punkty gastronomiczne oraz noclegowe. Jestem ciekawy, co wy sądzicie na temat trasy Via Carpatia i skutków, jakie trasa może wywołać dla polskiej gospodarki. Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale, m.in. o CPK. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.